Ale, hawruszki, ja jestem Wingsowski. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie coś specjalnego, a będzie to reprodukcja lalki Laguny Blues Basic. Aaaa. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym serdecznie podziękować Klaudii z kanału Parodia Sukcesu za odesłanie mi linka i w ogóle poinformowaniu mnie, bo jak pewnie wiecie lub nie, to jakoś tydzień lub dwa tygodnie temu Mattel wypuścił reprodukcję, w sensie reprodukcje były wypuszczone wcześniej, ale no, w każdym razie przez... Z jakiś tam okres czasu one były dostępne w sklepach w całej Ameryce No i się bardzo szybko wyprzedały Więc Mattel stwierdził, że da nam również taką możliwość, byśmy mogli sobie je kupić ze sklepu Mattel Creations Czyli w sumie oficjalnego sklepu Mattela i tego samego sklepu, gdzie można było kupić lalki Haunt Couture i te wszystkie inne kolekcjonerskie bzdury Przez krótki okres czasu te lalki właśnie były tam do kupienia Z wysyłką do Polski, w ogóle Europy e, Która była za darmo i ta wysyłka do Polski, bo nie wiem jak z pozostałymi krajami. A z racji tego, iż moje urodziny były za pasem, mój chłopak stwierdził, że sprezentuje mi oto taką ślicznotkę. Dlatego ten filmik dedykuję Klaudii, mojemu chłopakowi Dżemowi. Ogólnie to chciałem bardzo serdecznie podziękować Klaudi z kanału Parodia Sukcesu, bo byś ciebie stara, no byśmy po prostu nie mieli tych lalek, albo byśmy dowiedzieli się o nich po prostu za późno, czy coś takiego. Także no. A wiem, że jeszcze swoich lalek nie dostałaś, jest to bardzo nie fair, bo Mattel odwala, Mattel zawsze będzie odwalał, ale mam nadzieję, że przyjdą one do ciebie jak najszybciej i no, na nasz kolap również postaram ci się coś odpalić, ale cicho. Z filmiku Glicza dowiedziałem się, że zakup tych lalek będzie możliwy w Polsce, ale tylko przez Amazon, tak jak to było w przypadku lalek Bratz. Także moje plany odnośnie polowań w smyku poszły się jebać. Ja. Nie fajnie. Ogólnie to nie wiem, czy będę kompletować całą czwórkę. Prawdopodobnie będę je kompletować, ale nie wiem, jak to będzie. Ponieważ nigdy nic nie zamawiałem z Amazona. Także się zobaczy. Jedyne co mogę powiedzieć od siebie to to, że bardzo się cieszę, że Mattel zrobił reprodukcję tych lalek, ponieważ odkąd one wyszły zawsze marzyła mi się Laguna Blue Basic. Jednak niestety kiedy te lalki wyszły to byłem w tak młodym wieku, że nie mogłem ich sobie sam kupić, a moi rodzice nie byli zbyt przychylni, także no sami rozumiecie jak to wygląda. A tak poza tym sama lalka nie różni się jakoś wielce od tej oryginalnej z 2010 roku, także no... Na pewno wygląda lepiej niż ta z 2016. Dobra, no więc bez przedłużania otwórzmy sobie po prostu te Lalunie. Powiem Wam, że już bardzo dawno nie otwierałem żadnych pudełkowych lalek Monster High, bo po prostu nie są one już sprzedawane w sklepach, a szkoda, bo ich jakość jest po prostu powalająca, przynajmniej tych przed Rebootem, chociaż uważam, że Reboot też ma niektóre fajne serie, gdyby tylko miały stare twarze, może wyglądałyby lepiej. Może sobie najpierw omówmy jej pudełko. Samo pudełko wygląda w sumie jak taka szkolna teczka. Pudełko jest oczywiście międzynarodowe, ale oczywiście nie ma języka polskiego. Mamy tutaj informację, że jest to Laguna Blue, daughter of Sea Monster, czyli jest córką potwora morskiego. Tutaj mamy napisane, co znajdziemy w pudełku. Jest to stojak, pamiętnik i stojak i pamiętnik. Tutaj mamy napis, że jest to buryginalna creep Production, Sorki... Tego się chyba nie da przetłumaczyć, więc po prostu original creep-production. Przez okienko widzimy również jej zwierzaka. Jest to Neptuna, mała pirania. Bardzo słodka i urocza. Tutaj oczywiście jej akwarium. I ogólnie podoba mi się to, że ta woda jest jakby tak, wiecie, tutaj... Nadrukowana, no bo wątpię, że ktoś by się, wątpię, żeby ktoś chciał spróbować sobie, nie wiem, nalać do tego wody, żeby to by przeciekało. Ogólnie to widzę już, że lalka ma, jest tak samo zrobiona jak ta poprzednia, że ma dłonie pomalowane taką farbą w kolorze swojej skóry. bo jeśli byście polali tą rękę, czy w ogóle gdybyście użyli acetonu na tej ręce, no to ta, ta jaśniejsza farba, by się po prostu, by jej nie było i mielibyście przeżywczystą rękę i ogólnie uważam, że mm, jeżeli chodzi o lalki Lagunny Blue, to jest dosyć słabe, ponieważ się bardzo łatwo ściera, podobnie zresztą z lalkami Spectry, co psuje w, w sumie efekt, ale nie wiem, to nie jest jakaś lalka do bawienia się, więc raczej nie będę mieć tego problemu z nią. Ogólnie to zobaczcie, jaką ona ma śliczną twarz. W sensie ja widzę jakieś, nie wiem, minimalne rozlania farby tu i w dziale. Musicie mi uwierzyć na słowo, że drukowanie oczu do lalek to nie jest jakaś łatwa sprawa. Widzę to, że mi się troszeczkę usteczka z tej lewej strony rozlały, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Cała lalka nie jest jakaś uszkodzona i wygląda całkiem dobrze. Przed chwilą mówiłem, że ta lalka nie jest jakaś dobawienia się, a jest ona dozwolona od szóstego roku życia, także nieważne. Chociaż wiadomo, e, jak będą tytułować ją na Oelixie za kilka miesięcy. Kolekcjonerska lalka Unikatrare. Mmm. Nie do zdobycia. Tak pudełko prezentuje się od boku. Na dole mamy e, tą koniczną czachę. Tutaj mamy oryginalny artwork Laguny. Wyżej mamy napis Monster High. I tutaj taki łańcuch. No, szkoda, że nie pamiętali o tym sloganie, jak wypuszczali Reboot. Z tyłu, oczywiście, więcej opisów, napisów i w ogóle. Tutaj mamy opis lalki. Znaczy postaci w sumie. Na pudełku znajdują się jeszcze inne lalki dostępne w serii, ale o nich już wiemy. I ogólnie to ciekawe jest to, że tutaj laguna swojego zwierzaka nie ma ma taką, rękę jest po prostu inaczej narysowana. A z kolei na tym rysunku ją trzyma i jest to w sumie fajne, że ta lalka ma jakby dwie wersje tego ARTA. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne informacje. Oczywiście oryginalny produkt Mattel. Dobra, skoro pudełko mamy już za sobą, to teraz możemy wreszcie przejść do rozpakowania lalki. I ogólnie to przez długi czas nie wiedziałem, czy chcę rozpakowywać tę lalkę, czy jednak nie. Ale stwierdziłem, dobra, raz się żyje. Jeśli będę chciał, co ją z powrotem zapakuję. To nie jest jakieś mega trudne. Skalperzy z OLX robią to codziennie. Także bierzemy się za to. Dobra. Dawno nie otwierałem lalek Monster High. O! I chcę to zrobić jakoś. O, udało się to zrobić w miarę delikatnie. Mam sobie naszą. Larkę. O, jest nasza cikita. ta. Patrzcie, jak ona jest piękna w ogóle. Boże, jak ona jest śliczna. Ja nie wierzę. Patrzcie. Najbardziej to mi rają te jej buty, bo z tego, co widziałem na internecie, to te buty z reprodukcji są e, dużo lepiej pomalowane niż. E, tej lalki z 2010 roku, bo tutaj ta farba się tak nie rozlewa, tylko ten pasek na tych jej japonkach jest. Japonkach w czy to są japonki, bo japonki, no japonek się nie nosi na jakimś koturnie czy coś. Ale nieważne. W każdym razie tutaj właśnie widać, że e, się postarali. Tutaj ma ona oczywiście płetwy i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się podoba to, że te płetwy są takie jakby bardziej transparentne. Mam nadzieję, że mi. Ten plastik nie wiem, jakoś nie wybietrzeje czy coś, bo w sumie nie wiem, czy to jest plastik, czy jakiś winyl, ale wiem, że z czasem właśnie te plastiki różne, właśnie tego typu, bo e, z, tego, ten, z tego typu plastiku są również zrobione dodatki do lalek Enchantix i, i one po czasie są takie, jakby wiecie, wypłowiałe, takie wybielone, coś takiego. Ogólnie ta lalka jest przepiękna i no, dobra. Bez zbędnego przedłużania sobie ją teraz odpakujemy. W e, sensie wyzwolę ją. Z tego plastikowego więzienia. Tak. I kurwa, chcę to zrobić w ten sposób, żeby potem ewentualnie, z jednej strony, chcę mieć tę lalkę w pudełku, ale z drugiej strony. Ale z drugiej strony nie wiem. Nie wiem, może jak mi się kiedyś uda kupić drugą, no to kupię sobie drugą, a. Dobra, no to próbujemy. Dobra, najpierw sobie może wyciągniemy Neptun... Nie. <grybujesz> Dobra, wyciągnięcie Neptuni, to było akurat, to był akurat najmniejszy problem, także no, e, przyjdziemy się jej później może. Więc no, teraz się zajmujemy. Mam tu moje profesjonalne nożyczki. Ogólnie to muszę uważać, bo widziałem, e, już prawdopodobnie wszyscy fani Monster High widzieli, jak Clodina9, taki zagraniczny youtuber, nie wiem czy on jest z Ameryki czy skąd on jest, w każdym razie on otwierał lagunę w tak dziki sposób, że rozwalił jej tą siateczkę, co ona ma tutaj z niej zrobione te stopki leginsy Nie wiem co to jest. Nie znam się na na, na modzie. Także da no. Odpier Dobra, teraz sobie odczepię delikatnie, może to. Jest jakieś z tym pitole. No ale ja nie chcę niczego zepsuć, bo o, mamy naszą szklaną kulę. Jezu, te detale ja nie wierzę. To jest po prostu. Czy to jest matel? Czy to jest na pewno matel? O, nie widać. No tak, nie widać nic. O. Ta kula po prostu to akwarium. W sumie akwarium torebka wygląda po prostu przekozacko. No i teraz reszta, dobra. Ja się najpierw może zajmę jej dodatkami. A minęło tyle lat, że ja nawet nie pamiętam, gdzie te lalki mocowane były. O. Jezu, przez chwilę się zdryłem, bo zacząłem składać stojak i myślałem, że nie wiem, jest jakiś błąd fabryczny i mi nie zapakowali właśnie tej części, gdzie ona stoi, a się okazało, że on jest pod pamiętnikiem, może zawał. Patrzcie, to jest złożony stojak dolalki Monst High. Po prostu, patrzcie, jaki cud techniki. Ja ogólnie to słyszałem, że materiał, z którego są zrobione te stojaki właśnie z tych pierwszych serii w ogóle, jest bardzo kruchy, że wystarczy, nie wiem, że ta lalka ci spadnie z nieodpowiedniej wysokości, albo że siądziesz na tym nie wiadomo w jakim celu, to się może ten kijek złamać. Także uważajcie, te, 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 też, te, 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 te też się lubią łamać. Więc jeśli macie lalkę chłopaka, to nie pchajcie jej na siłę na ten stojak, już sobie lepiej kupcie jakiś taki normalny czy coś, bo taki do chłopaków, bo nie warto. Stojaka. Trochę mnie denerwuje to, że on nie jest taki perłowy, tylko biały, ale czy on taki szary w sumie nawet, ale mogę z tym przeżyć. Bo na przykład tę ikoniczną szczotkę zrobili już taką leciutko perłową i gdyby zrobili też taki stojak, to wyglądałoby to o wiele lepiej, no, no ale to w końcu matel. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś zaginionych praw autorskich, czy co, ale... Mogli zrobić ten jak perłowy, ja bym nie narzekał, ok? Dobra, dodatki odłóżmy na razie na bok. Zajmiemy się samą lalką, ponieważ no wygląda ona po prostu majestatycznie. Ja jakby powiem wam, że jeszcze jak ludzie z Ameryki w ogóle publikowali zdjęcia tych lalek w internecie i porównywali jakoś z tymi oryginalnymi, to rzucało się mega w oczy to, że, on, że ona ma trochę inne oczy, no nie? Że i ten nadruk jest cały inny i w ogóle... Yy, kształt twarzy, ale powiem Wam teraz szczerze, że jakoś nie jest to mega e, widoczne, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem, nigdy nie miałem tej lalki oryginalnej. E, może zaczniemy sobie od jej butów. Jak już mówiłem, są one po prostu przepiękne. E, ja nie będę tych gumek zciągać z nich jak coś. Naprawdę bardzo ładne. E, I ogólnie podoba mi się to, że ten e, czarny pasek w środku. Tych japonek, tej, tej części przy palcach jest tak ładnie pomalowany na czarno. Bo na przykład, jak oglądałem porównania z oryginalną lalką Basic, no to już się nie prezentowało to tak ładnie. Fajnie też wygląda ta farbka biała, którą są pomalowane te wypustki w jej butach. Bardzo ładnie to wygląda. Może Wam pokażę też jej buty z tyłu, jeśli to kogoś ciekawi. Ten obcas, obcas, w sumie nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Koturn? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie wygląda to trochę jak te. Buty muzy, w sensie ta platforma od butów muzy, nie wiem naprawdę jak to się nazywa, nie bicie Także no to były buty. Trochę troszeczkę wyżej mamy płetwy na jej nogach. I ogólnie to po wyjęciu z pudełka te skurby, syny, chciałem już wypaść. Dlatego jak tylko dorwę w swoje ręce jakieś. O tutaj właśnie widać, że ona deczko wypada. Dlatego jak dorwę w moje ręce. Nie wiem, jakiś super glue czy coś, to po prostu delikatnie je przykleję, żeby nie wypadały, bo ja strasznie nie lubię, jak coś lalce odpada, jak coś lalce lata, nie wiem, tak jak ta bransoletka na przykład, bo ona zamiast być, obrócić się o przodu, ona sobie lata, dynda sobie, kurde, dlatego no ja ogólnie swoim lalkom lubię te dodatki jakoś tak usztywniać, nie wiem, na przykład lalkom Enchantix na szyjniki e, lubię przyklejać do lubię tak podklejać je pod spodem, żeby po prostu się nie majdały. Także no tak się prezentują płetwy. Nie mam przy sobie teraz żadnej lalki laguny, ponieważ mam jej utaty. Wszystkie moje laguny i w ogóle lalki Monster High, ale bardzo mi się podoba to, że te płetwy są takie transparentne. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. W realu to wygląda lepiej. Ten kolor jest taki bardziej morski. Tutaj macie taki bardziej lazurytowy coś takiego. Ma taką poświatę właśnie jak kolor z tych, z tych portek właśnie, więc no. Wyżej już się zaczyna jej garderoba. Tutaj mamy te siateczkowe leginsy, fishnety, siata Taka fajna. Mój kolega taką nosi, tylko że czarną. Naprawdę fajnie to wygląda. I ogólnie to ta część tego, ten strój prawdopodobnie, bo w sumie nie wiem jak to wygląda w sprawie z reprodukcją. Zaraz sobie zajrzymy. Wygląda na to, widzę tam, że dalej się ten print ciągnie, więc prawdopodobnie to znowu jest kombinezon. W sensie ta część, ta bluzka jest połączona z tym. I to jest kombinezon, to jest w sumie mm, całkiem dobrym zabiegiem, bo jak ktoś będzie potem sprzedawać tą lalkę po dziecku czy coś, to jest mniejsza szansa na to, że te leginsy się po prostu zgubią. Tutaj mamy te portki i ogólne, ogólnie one są prześliczne. Przecież dają mi vibe taki e, spodenek na WF, które się nosiło w podstawówce. Naprawdę mi się podoba to, że są te detale... Typu ten szef, właśnie tutaj, co ma kieszenie przypominać. Niestety nie są to prawdziwe kieszenie, jak w przypadku lalek kolekcjonerskich, które Klaudia lubi recenzować na swoim kanale. Ogólnie bardzo polecam kanał Klaudii. Wiem, że ona ma więcej z i w ogóle, no po prostu dziewczyna robi zajebistą robotę. Jeżeli jej nie znacie, no to podlinkuję jej kanał w opisie, bo czaderskie robi recenzje. Uwielbiam ją oglądać. Spodenki są zapinane na rzep. Tutaj mamy bluzeczkę, w sumie to kombinezon, ale nieważne. Mamy bluzeczkę, tutaj mamy coś takiego, ale. Nie, to wygląda to jak gdyby, gdyby nie było tej części, to by, to to by wyglądało jak stanie. No i no, te łuski bardzo ładnie zrobione. W kamerze wyglądają moim zdaniem lepiej niż w Realu, ponieważ w Realu jest to taki leciutki hot pink, a ja bardzo nie lubię tego odcieniu, ale bardzo mi się podoba ten print. Podobny print mamy również na jej kurteczce. Ona ma oczywiście tutaj kapturek. Ale ma oczywiście tutaj kapturek z uszkami, to jest taka bluza w sumie. Na tej bluzie ma właśnie taki kapturek z tym printem jej, to jest jej oficjalny print, i ogólnie te włosy ma bardzo ładne, tylko że strasznie mnie irytuje, to opatrzcie. Patrzcie, jak te loki tutaj się spłaszczyły. Gdyby ta lalka posiedziała w pudełku trochę dłużej, to prawdopodobnie te loki wyglądałyby jeszcze gorzej. Ja nie będę z nimi nic robić, bo szczerze nie chcę rozbierać tej lalki. Eee, podobnie mam również z moją Apple White, którą mam od nowości. Ona jest Ever After High i ona również ma loki również ma taki sam problem jak ta laguna, ale mnie to jakoś nie przeszkadza. Tutaj mamy kolejne płetwy, one też są takie transparentne. Są jaśniejsze trochę niż te płetwy na jej nogach, no ale trudno. Laguna tradycyjnie ma błony między palcami. Ta część jej ręki i ta część jej ręki są pomalowane taką farbą, bo jak widzicie, no pewnie to się będzie jakoś różnić kolorystycznie, jak wam pokażę. Czekajcie. No, nie, nie różni się, ale musicie mi uwiedzieć na słowo, że ta część i ta część są pomalowane farbą w kolorze jej skóry. Tak naprawdę to ten. Ten łokieć i, te, i ta dłoń są pomalowane farbą, i one są tak naprawdę przeźroczyste, takie w takim samym kolorze jak i ta płetwa, albo te błony pomiędzy palcami. I ogólnie, według mnie, to jest strasznie głupi zabieg, ponieważ ta farba się lubi ścierać po czasie. Mam nadzieję, że ta farbka. Nie zaj tutaj mamy drugą rączkę na drugiej rączce mam taką złotą bransoletkę i jest ona prześliczna daje mi vibe trochę tych podróbek z Chińczyka, bo one mają właśnie taką taką typową, hamską złotą biżuterię, znaczy ten złoty to jest akurat ładny odcinek ale one mają takie albo takie strasznie, że metaliczne albo właśnie, ale ogólnie ładnie się to prezentuje denerwuje mnie to, że zrobili jej o coś takiego i że ta bransoletka praktycznie o, może w każdej chwili spać ona jest w ogóle zrobiona z takiego giętkiego materiału ale wracając, wkurza mnie to ponieważ na przykład takiej franki zrobili już że tej bransoletki się nie da zdjąć dopóki nie zdejmiesz jej rączki, a, a w przypadku laguny, no to wiadomo ale może jest to zrobione dlatego, żeby właśnie e, tak co chwilę nie zdejmować tej ręki, bo jak tak będziemy, nie wiem wiele razy jakoś tak przecierać, to w końcu się zedrze ta farba z jej rączki. a ja to, tego byśmy nie chcieli. Więc w sumie rozumiem trochę też decyzję Matela w tej sprawie, ale osobiście mi się to nie podoba. Tutaj mamy również jej naszyjnik, taki jak miała oryginalnie. Jest to naszyjnik z takimi złotymi perełkami. Na dole mamy takiego konika morskiego i ogólnie on jest prześliczny. Tutaj mamy jej takie kolczyki i te kolczyki ja nie wiem w ogóle co to jest, czy to jest wygląda jak jakiś łańcuszek z takimi kółeczkami. Naprawdę nie ogarniam co te kolczyki mają przedstawiać, ale nie jest to jakieś brzydkie. W sensie ona w webizodach ich nie miała czy coś takiego, ale ale nie wiem, ładne są. Tutaj mamy oczywiście kwiatek i kurde teraz jak tak na niego patrzę, pokrojam go, bo był za kapturem. Jak sobie tak na niego patrzę to żaden kwiatek handmade z Vinted nie jest w stanie podrobić tego kurde cudu. On jest wykonany, on jest wykonany jest taki gumy, taki winyl, winyl taki miękki i ogólnie. Tutaj on jest oczywiście na taki spinacie. Ja nie wiem, czy to jest, czy on jest od razu przyklejony do niej, czy on jest jakoś założony. Ja tu widzę chyba, że on jest jak taki. O, sorki nie widzicie, że on jest chyba na taki uchwyt, jakby przypięty do tej spinki, jeszcze oprócz tego, więc to są jakby dwa osobne elementy, więc. No trochę skucha, bo gdyby ta lalka była do bawienia się, no to ten kwiatek by nie pożył za długo. Klaudia, jak ta lalka do ciebie przyjdzie, to nie jej kwiatka. E, no tutaj mamy takie płetwy na kapturze, z takiej, z takiej fajnej siateczki. Mam nadzieję, że ta siateczka jest jakoś zabezpieczona, bo widzę już, że tu się zaczyna deczko strzępić. I tutaj też, o, czyli nie jest zabezpieczona. No to kurwa zapalniczka w ruch jazda. Lalka ma też bardzo ładny makijaż, ma takie piegi, metaliczną szminkę i ja ogólnie jestem gigafanem metalicznych szpin, szminek, szpinek. Szminek jeśli chodzi o lalki, bo bardzo mi się to podoba. Nie wiem, po prostu mam taki jakiś fetysz przez lalki Wings I no bardzo ładnie się to prezentuje, tylko że no tutaj na tej górnej jej prawej wardze, u nas po lewej stronie, ta szminka jest taka deczko rozlana. Może spróbuję wam to sfokusować jakoś, bo nie wiem. Kurwa, jakieś podobienia. Nieważne, w każdym razie no, tak się ona prezentuje, ma na takie ładne zielone oczy, trochę jak żabka albo ryba, znaczy teraz wygląda bardziej jak żabka, kiedyś ta lalka wyglądała bardziej jak ryba, ale mi się podoba właśnie z takimi żabkowymi oczami. Mam też bardzo ładny makijaż, taki w kolorach fioletu, taki to jest mój ulubiony y, lawendowy fiolet, niestety w kamerze wygląda jak szary, więc skucha. Brwi też są fioletowe, nie wiem dlaczego, ale nawet ładnie to wygląda. I ma ona taki śliczny brokat, i ja mam nadzieję, że on się nie ściera łatwo, bo on jest po prostu przepiękny, naprawdę patrzcie na niego, taki, taki błyszczący, taki delikatny. Najlebić, właśnie lubię to, że oni malują jakby po powiedz, a ta odległość, jakby to miejsce pomiędzy powieką a e, brwią zawsze jest potraktowane jakimś brokatem. Lubię właśnie jak matel tak robi, bo to bardzo ładnie wygląda na pewno lepiej niż gdyby miała mieć oczy, nie wiem, pomalowane jak małpa, ale nieważne. No i jeśli chodzi o lalkę samą, to chyba tyle możemy sobie teraz przejść do jej dodatków. Ten filmik będzie mega długi ogólnie pewnie, znając życie. E, nieważne. No to teraz sobie ją tutaj tak jakoś ładnie położymy. Sztotkę już wam pokazywałem, więc ją tutaj po prostu położę sobie obok. La więc sobie tutaj po prostu położę obok lalki, żeby sobie, nie wiem, ładnie wyglądała. Taka dekoracja. Ja już włożyłem Neptunę do tego akwarium. Zrobię to jeszcze potem lepiej poza kamerą. Bo jeśli nie wiecie lub nie, to to akwarium się otwiera i chyba. Jezu, wystraszyłem się, że je zepsułem. Boże. Jezu, ale ten ale stres. Jak to naprawić? Ej, kurwa. To się złamało? To się złamało? To wygląda jakby się złamało. Ej, wy nie gadajcie, bo to jest, kurde, nowa lalka. Co to ma być? Co, co to jest? To jest, kurde, niedopuszczalne. Dobra, na szczęście udało mi się to naprawić. E, myślę, że jest to zrobione specjalnie, żeby to tak łatwo wychodziło. Ogólnie to to, e, jakby te, ten mechanizm, no nie, o, tutaj tak będzie średnio widać. On jest tak zrobiony, że on jest taki Deczko zaokrąglony i przez to to się ta część się właśnie suwa, Ale jest to prawdopodobnie zrobione dlatego, że gdyby to był po prostu taki, nie wiem, jakiś kijek czy coś takiego, no to ten, ty, ten typ plastiku ma to do siebie właśnie, że tak łatwo łamie. No i to by się po prostu łamało. A tak to przynajmniej e, jest szansa, że to się nie złama. Mam nadzieję, że rączka jest zrobiona też z jakiegoś fajnego materiału. Nie no, jest, to jest ten sam materiał byku. No, tak samo pomalowany właśnie w kolorach i dodatków. Nie wiem, no jak widzicie to... To akwarium otwiera się, zamyka yy, i wywołuje w człowieku zawał. O, zamyka się, wywołuje w człowieku zawał, bo nie wiadomo, czy ci się zepsuło, czy nie zepsuło, i inno. Także nie wiem, jak będziecie je mieć, to uważajcie, bo <śm> nie wiem, że może od tej oryginal, nie wiem jak to było. O, i tutaj mamy takie tłoczone logomatela, więc to jest Official. Official, nie jest to jakaś, nie wiem, reprodukcja z wosku czy innej żywicy, tylko właśnie jest to original product from Mattel creation. No i tutaj mamy jej rybkę, Neptun, rybkę piranie Neptune i muszę wam po... Kudę. muszę wam powiedzieć, że trafił mi się bardzo fajny egzemplarz, bo jest ona bardzo ładnie pomalowana, kolory są e, żywe, w sensie to ten, ten malunkowe. Jakby wkurza mnie to, że ta rybka jest tak zrobiona, że ten ciemniejszy róż jest tak właśnie namalowany, że nie styka się z, z miejscem tego moldu, ale jestem to w stanie zrozumieć. Znaczy, tutaj się niby, tutaj niby jest lepiej, ale jestem to w stanie zrozumieć, ponieważ. Wszelkie malowanie detali, lalek i w ogóle robienie tego typu rzeczy nie jest zbyt łatwe i wiele kolekcjonerów nie zdaje sobie z tego sprawy, zwłaszcza jeśli są to masówki, no bo jeśli są to kolekcjonerskie, no to, no to mają prawo się brudzić, coś takiego, a jeśli są to takie masówki, właśnie, no to tutaj się nie dziwię, że ta rybka właśnie tak wygląda, ale można ją eksponować z tej strony w akwarium, ja i tak, moja laguna i tak będzie trzymać ją lewą ręką, ponieważ ja jestem leworęczny, więc no, więc będzie eksponowana z tej strony, ewentualnie jak uda mi się zrobić miks tej farby, no to sobie po prostu to domaluję, ale nie wiem, czy będę to ruszać, ma ona strasznie śliczne i urocze ząbki, takie białe kiełki, chyba ze cztery one są, jest ona po prostu przepiękną, taką pocieszną, małą piranią, Tutaj z przodu jedynie na czubku. Ona ma w ogóle łuk jak IC. Tą różową warstwę, tą skórę taką swoją, łuski. I, no i tutaj to jest niedomalowane, więc raczej na pewno będę się jakoś z tym bawić. Sama rybka jest zrobiona z gumy. Nie jest to. Jakiś twardszy plastik, czy coś takiego, twardszy winyl, jak w, jak w przypadku tych zwierzaków, właśnie z 2010 roku, bo mam węża, mam szczura, mam mamuta i wiem, że one są. Rybkę też mam w sumie od laguny 13 życzeń, i wiem, że właśnie one są troszeczkę twardsze, a tam ma to do siebie, że jest taka miękka, taka giętka. Wiecie o co chodzi? I ogólnie to jest bardzo. Na plus, bo przynajmniej nie wiem, coś tam się nie odłamie, albo nie wiem, jakby coś się stało, to jest łatwiej to chyba naprawić, nawet, bo, bo to guma. Kiedyś mój przyjaciel naprawiał e, zmasakrowaną rękę Lalki Wings i ona była z gumy, i właśnie dzięki temu udało mi się ją naprawić nie wiem, żelazkiem i tam gorącą wodą, bo była po prostu z gumy i powróciła do swojego pierwotnego kształtu. Także no, to była Neptunia. Do lalki był dołączony również stojaki i ogólnie jara mnie to, że monsterki były pierwszymi takimi lalkami masowej produkcji, do której właśnie stojaki były dostępne tak opowszechnie. Do Wings niby też były, ale tylko w dwóch seriach, czy tam nawet w trzech, ale nie było to co serię, albo nie wiem, co jakąś taką serię deluxe, czyli taką droższą, a tutaj mamy właśnie... Przy takiej masówce stojak. Tak jak już mówiłem, wolałbym, żeby ten, żeby ten stojak był w kolorze takim jak szotka, takim perłowym. Ale póki będzie mi trzymać lalkę na półce, to jestem szczęśliwy. Ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, jest jej pamiętnik. Ogólnie to nigdy nie czytałem pamiętników z Monster High. Nie dlatego, że ich nie miałem, bo je można dostać na Wikipedii. Znaczy, można dostać. Można je przeczytać swobodnie na Wikipedii, to w języku polskim. Ale z tego, co słyszałem, to one się niczym nie różnią. Laguna dalej ma tutaj 15 lat i ogólnie to. Jest to po prostu kopiuj w klej ze starego pomiennika. Trochę mi się to nie podoba, bo mogli jednak dodać coś więcej, czyli co nowego u naszych straszyciółek. A dostaliśmy w sumie e, takie kopiuj w klej, więc jest to trochę takie. No, średnie, ale. Dla kogoś, kto nie miał szansy kupić lalki Monster High w 2010 roku, tak jak ja, no to to jest coś, no coś dobrego. Muszę Wam powiedzieć, że jestem mega zadowolony z tej lalki, ponieważ było to moje wielkie marzenie e, z czasów podstawówki, odkąd te lalki w ogóle weszły do sklepu. Zawsze chciałem ją mieć jednak. No wtedy nie było mi to pisane, a kiedy zacząłem się interesować Monster High tak bardziej na poważnie, już tak. Po kilkuletniej, nie wiem, przerwie od tego, bo w podstawówce miałem kilkuletnią przerwę od tego, dopiero w szóstej klasie jakoś tak bardziej mnie do tego dotknęło, ale to Wam może kiedyś opowiem w jakimś story time. W każdym razie, no już wtedy ta lalka była zbyt droga na mój budżet, w sumie dalej jest zbyt droga, znaczy może nie jest teraz aż tak droga, bo niektóre lalki Wing kupowałem drożej, ale po prostu uważam, że za lalki Monster High nie opyla się zbyt tyle dawać, ponieważ one były... One były w sumie w sklepach tylko 10 lat temu, to nie jest jakieś, nie wiem, 20, 15, czy coś takiego jak w przypadku Kings, Queen's no. Ale bardzo się cieszę, że dostaliśmy reprodukcję, na którą w sumie zasługiwaliśmy już dawno. Wszelkie informacje odnośnie jakichś, nie wiem, rebootów, reprodukcji itp. są na grupie jak będzie w Straszyceum, tam są oficjalne informacje na ten temat, tam administratorzy robią świetną robotę, bo weryfikują informacje, jeżeli jesteście ciekawi właśnie... Jak to będzie wyglądało z lalkami Monster High z reprodukcji, no to obserwujcie tamtą grupę, bo tam bardzo często administratorzy się udzielają i właśnie piszą, co, ten, co i jak. Ja się właśnie dowiedziałem między innymi, że tych lalek podobno ma nie być w Polsce stacjonarnie w ogóle, ma być, w ogóle mają nie być stacjonarnie tak jak lalki Bratz, więc Beka. Beka jak rzeka, bo naprawdę chciałem sobie kupić je wszystkie tak stacjonarnie i wam nagrać, nie wiem, jakieś polowanie na monster, tak jak kiedyś to było modne, Także no, to byłoby na tyle. Ja z lalki jestem bardzo zadowolony, oceniam ją 100 na 10, bo po prostu jest przepiękno! Mimo kilku wad, to... Znaczy, w sumie nie, miało, nie ma aż tak dużo wad, jak na przykład, nie wiem, takie lalki, jak na przykład ta Draculora. ale no. Także no, tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego i... baju.